invece di persona si cercano il primo giorno. Questa è una riunione scelta da me, la schistina madre centrale, la madre vecchia, la madre del servo, c'è la sostanza di schistina durante una scatola, ma è una scatola comunale, del categoria di valore a 15 kg, della stessa parodia, Giorgi, e si rechise, l'ultimo, invece, per chi è scelto, un bacio di cara. Okay, in the night I invite you to the any restaurant. Oh, thank you. Oh. Because I know, I eat the same shit. Go ahead. Thank you.
тренеров ориентируется. Домой звонил, там, на вообще. Ты дома нет? Да, я же нет. А я забыл. На интернете, конечно, и сестра ей. А тебе не больше. Like it. Zaczynam już od tego. A teraz zaprosimy pierwszy ćwierć finał kategorii 69, ile do lat mają. Pierwszy ćwierć finał to będzie druga w mojego roku. Proszę Państwa, Amanda T. Panowie, z tym klasycznym kategoria wagowa 80 kg, pierwszy półfinał. Georgi Sirekidze, Gruzin, przeciwko, na przeciwko stanie Wiktor Zasunowski, Białoruś. Ladies and gentlemen, the first semi-final match on Mat B, weight category 80 kg, is wrestling with Georgie Sirekidze from Georgia against Viktor Sasunowski from Belarusian Blue Singlet. I mata trzecia, dziewczynka, panie, w zasadzie kategoria 48 kg, pierwszy pojedynek ćwierćfinałowy. Czekcarakowa z Rosji w czerwonym trykocie i Żemy Wojskowska na trykocie niebieskim. Female wrestling weight category 48 kg in the red singlet. Czepsarakowa from Russia against Jeremy Morrison from Canada. Aleksander, давай, он не придет, лучше будет. We are still waiting for Georgi Sirekidze from Georgia. Ogłoszony wynik, dodała informacja, że niestety Georgi Sirekidze nie wystąpi w tym półfinale, a zatem do finału awansuje Wiktor Sasunowski z Białorusi. Druga walka, drugi półfinał. Serbów Celi, Turcja, czerwony trykiem i Peter. Wasi metry rekord niebieski. Second set
second final match in the category 80 kilograms. Cedric Terry from Dublin in the red single against Peter Bacci, Hungary in the single. Na naszym pierwszym spotkaniu pierwsza rata świeckina na Anię Barato 69 na naszym rozgłówach Biegłe Czerwone po sumie wygrała swój poprzedni swoją poprzednią ratę 4-4 ze wskazaniem z Darmą Panelą z Włoch. A nasza zawodniczka walcząca w kolorze niebieski Agnieszka Wyszczek Korbus wygrała 10-0 na punkty z Anną Szel z Niemiec. A teraz walka o to, kto zagra w półfinale. Cedric Terry from Turkey. To jest do końca pierwsza runda. Walki pierwszej walki świeczniowej kobiet. A Macieja, 3 minuty za nami. Jeden punkt po stronie linii masowej w Bułgarii. Bez punktu na razie nasza Agnieszka jeszcze korpus. Tak, i pojawia się zawodnik turecki, a zatem drugi półfinał w kategorii 80 kg właśnie rozpocznie się na macie B. Przypomnę, linia Wasyła z Bułgarii, z którą walczy nasza Agnieszka jeszcze korpus. W ubiegłym roku wadze 83 kg zdobył na slalom. Marcin, Węgiel, Marcin, niebieski trykocie na
środkowej macie. Zdobył dwa punkty, po tym jak wyrzucił Turka poza zonę. Zapraszamy na sekundę, ale to będzie Nadia Amper się na ten z Jakubów i Alina Machyna z Ukrainy. Next part for the match A and Nadia Amper from Egypt and Alina Machyna from Ukraine. Mogliby to zrobić tutaj. Proszę Państwa, zakończyła się pierwsza walka ćwierćfinału o kategorii 40 kg na macie C. Ciech Sarakowa z Rosji pokonała Kanadyjkę Morrison 4-0. Walczyła ambitnie zawodniczka z Kanady, ale dała się jeszcze w samej końcówce za dwa punkty skontrować Rosjance. No i mamy taki, a nie inny wynik. Teraz Jankowa, Bułgaria w czerwonym trykocie. Furkowska, Ukraina w trykocie niebieskim. Egipcjanka walcząca na pierwszym macie na macie A, Nadia Amper, pokonała 10-0 przed czasem Białorusinkę Kacerynę Zubarewicz. To było 1-8 finał na Tennessee. Walka Ukrainka Alina Machyna wygrała z Asią, reprezentantem z Alicją Kuba. To spotkanie to awansuje do półfinałowych córki. Popatrzcie, Nadia A.
Niecałe pół minuty do końca będzie A. Przypomnijmy, drugi świat finał kategorii 3009 kg. Pierwsza bardzo. Tak, znaczy druga. Koniec pierwszy. Umiejętna naczelna na pierwszą rundę. 3 do 2 wygrała na linię Rafina z Ukrainy. Stadia Ante z Egiptu. I pod koniec pierwszej rundy popisała się do relacją techniczną Elisa Jankowa z Bułgarii, zdobyła 4 punkty, a na sam koniec jeszcze 5 punkt uzyskała Natalia Krukowska. No i prowadzi Ukrainka po pierwszej rundzie 5-4. Tymczasem zakończył się półfinał panów w kategorii 80 kg. Węgier Peter Pasi wygrał z Turkiem Cemi i to właśnie ten zawodnik awansuje do finału. A w finale będzie walczył z Wiktorem Sasunowskim z Białorusi. Proszę Państwa, kategoria barwowa 55 kg, Kimry, Bresnik i Panie pojawiają się na fazie B. Ami Marwa, Tunis. Czerwone trykot i na niebiesko Sutie, Mongolia. Na macie pierwszej z zmiana wyniku było przez chwilę 4 do 3 dla inicjatki na Jantę, ale to jest dowód na prowadzenie Ani Marfina z Ukrainy. 5 do 4 prowadzi. 1:20 do końca rundy. Pierwszy półfinał w kategorii 55 kg kobiet Ani Marwa Tunisja w trykocie czerwonym, a Sukier Mongolia w trykocie niebieskim. Mata B.
15 sekund na lancie set. Teraz zapraszamy trzeci świecik na kategorii 69 kg kobiet. Vanessa Wilson z Węgier, Hungarii, Władysław i Renée Witz z Kanady. Zapraszamy. Koniec walki na macie C wygrywa Natalia Kulkowska, Ukraina 7-4. Trzeci świecina na macie C. Sumeja Sezer, Turcja w czerwonym trykocie, a jest i Anna Łukasiak, Polska. Ale zobaczcie, że one mają w czasie Markończyki takie przy głowie. No kucyk to rozbawi. A na środkowej macie Abri Marwa z Tunezji wygrywa po pierwszej rundzie z Mogą Konstrukcję 4-2. 3 minuty walki. Walki półfinałowej w kategorii 55 kg na macie B. Ukraińska, wynosząca tej chwili na macie A, w swoim poprzednim spotkaniu, w poprzedniej macie wygrała przed czasem 10-0 z Ludmiłą Tyczyną z Ukrainy. Czerwony. Przed czasem pierwszej rundzie. Nie, 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 nie
Weźcie krzesło tam dalej, przerzucę się z nim 8-0. A potem w 1-6 wygrała nas Anastazja Ostrzelowicką z Rosji 10-3. Kategoria wagowa 98 kg,
Panowie z tym klasycznie, Patrick Curey. USA, Nikola Krzysztof, Ukraina, Nikola Krzysztof, Nikola Niemiecki. Pierwszy repasaż w kategorii
Finish time, 30 seconds. Ještě Rudia, Bogona, Borisia, Vasileca, 8 do 0 v předčase z Ukrajiny, druhý Rudia, Bogona, Borisa, Honec, Beka, znamení 8 do 0, takže v předčase i třetí Rudia vyhrál s Norbergy, Andrej Berger, Stigie, 4 do 0. Proszę Państwa, koniec walki repasażu pierwszego, w kategorii to było 98 kg. Wybora Krzysztof z Ukrainy wygrywa z Amerykaninem Patrykiem Parejem. No i ja i będzie walczył dalej Mykola Krysow. Natomiast druga walka pierwszego repasażu w tej samej kategorii wagowej Józef Rau USA w trykocie czerwonym, a w trykocie niebieskim. Aliyar Ustreizabadi z Iranu. Pierwsza runda pierwszego półfinału w kategorii 59 kg. Kończy się rezultatem 2 do 0 dla Rosjanina Indiana Semenova w walce z Bułgarem Aleksandrem Kostadinowym. A
A macie jeszcze pół mielki, bo zostało w walce Białorusiny. Zdecydowanie lepsza Anastazja Kuczok, ta w niebieskim trykocie. Anastazja Kuczok z Białorusi awansuje do finału w kategorii 60 kg za moment. Drugi półfinał na macie B. Oksana Kerpel z Ukrainy w zielonym trykocie i Julia Brocewicz z Rosji w trykocie niebieskim. 8% mamy na tablicy, ale jest chyba challenge. Będzie sprawdzenie tej ostatniej akcji. Odczyt stanowi 0,7. Jeśli pozostanie ten menu, to będzie 7, a na sobą do finału. Potwierdzono wynik, jak Państwo wiedzieli, że na Zambika to będzie jedynka, na drugie A. Inżynier Semeno wygrywa 8-9-0 przed czasem i awansuje na pierwsze do finału kategorii 59 kg. Zapraszamy następną falę, drugi półfinał, ale to jest ten, bo Karpinię Imo Angelo Rombołowania. Przypomnijmy, Iwo Angelo do ubiegłego roku zwycięzca złotej medalistka z Gdańska. Mamy protest trenera amerykańskiego zapaśnika. Nie zgadza się z wynikiem, który jest aktualnie na tablicy punktowej. Sędziowie jeszcze raz przeanalizują kolejność i ilość zdobytych punktów przez obu zawodników. Był tam po masnych opałach i raczy Alija Rejza Bagi. Była nawet pozycja zagrożona. Zobaczymy zaraz, jak ostatecznie wygląda wynik tej walki. Jaka była druga zawodników do tego małego oczu? Jaka była druga na ciebie? Mamy trustę z Turcji. Najpierw wygrał z Aleksandrem Trybałem 14-3, to była 1-16, 1-6. To zawodnik wygrał z Morsenem, aż górnym Zimmanem 10-7, a w półfinale, ćwierćfinale, pokonał Jakubczyka, Szczodra, Tarnbuna 10-2. A druga Iwo Angelowa z Bułgarii zaczynał eliminację i tutaj pogoda Węgra Matej Krasnaj 4-0. Potem jeden 16 pogoda naszego zawodnika Węgrzego Moralisty z przedmiotu Dawida Jasekicza 8-0 przed czasem zatem w jednej ósmej wygrał 8-3. Wziął przygotowany z Kiliszczaru i w ćwierćfinale pokonał Sosnana Gałowa z Białorusi 4-2. A teraz minuta różnica 0-0. Na przerwę momentem próbował wykonać akcję techniczną Józef Rał, nadejść na kontrę Irańczyka i ten rzucił, dopuściłem dwa punkty do swojego wolna i w ten sposób wyszedł na prowadzenie. Admirał tej zabawy. Koniec
z pierwszej rundy w walce repasażowej w kategorii 98 kg na macie C. Alia Rubenwej z Awali prowadzi 5-3 z Amerykaninem Rałem. Proszę Państwa, zmieniamy kategorię wagową na środkowej macie, na macie B. 71 kg, remasaż pierwszy. Ganem Ibrahim Mohamed z Egiptu w trybocie czerwonym, trybot niebieski. Petter Karlsen, Norwegia. First repassage on the mat B, weight category 71 kilograms. Ghanai Ibrahim Mohamed from Egypt against Petter Karlsen from Norway. Na macie A, po pierwszych 3 minutach bez punktów. Mamy Rusja, Turcja, remisuje z Iwan Białowem z Bułgarii. Wspominam, że Iwan Białow to złoty medalista sprzed roku z Gdańska. Thank you.
Magda C. Zmieniamy kategorię medalową i zmieniamy płeć. Będą teraz zapasy kobiet. Kategoria wagowa 48 kg, dwie walki półfinałowe. Pierwszej Czemcarakowa, Rosja, po walce z Kulbą, z Ukrainy. Ostatnie sekundy na Maciela, 5 sekund, 3 do 0 prowadzi Iwo Andrzejów. I takim wynikiem wygrywa, popatrzcie jeszcze na ostatni punkt walki. Wskazanie zwycięzcy Iwo Andrzejów, 3 do 0. Drugi, drugi, zdobył te 3 punkty i awansował do finału, gdzie spotka się z Indianem Semenowym z Rosji. A na rocie B po pierwszej rundzie prowadzi Egipcjanin Hamed. Tak, mamy zatem, proszę Państwa, na macie C pierwszy półfinał w kategorii wagowej 48 kg za pasykowie Czemcarakowa, Rosja. Kierowcy czerwony, a nie jest nim Kulkowska, Ukraina. A nasi ja zapraszamy teraz panie kategoria 69 kg, dwa półfinały. Pierwszy z udziałem Polski, a jeszcze Korpus walczyć będzie z Ukrainką, a nie on ma chwilę. Zapraszam. Cieczy jeszcze nie. A jeden walka meczu w walce półfinałowej, a inna Machina z Ukrainy pokonała jedną ustę, pokonała naszą akcję Kubaty, a w jednej czwartej ćwierćfinale wygrała z nią Anter z Egiptu 7-4. Pierwszy półfinał kobiety 69 kg. Na centralnej macie Egipcjanin dopisał do swojego konta kolejne dwa punkty, prowadzenie 6-2 w walce z Norwegiem Karol Sten. Repasaż pierwszy w kategorii 71 kg.
Takuhiro Kanayama z Japonii, tylko się czerwone, a na niebiesko Manuchar Kataya. Gruzin Manuchar Kataya. Będzie walczył tylko się niebieski na maszy B. Już jest ten zawodnik. Tak, na koniecznie mieszkałem jeszcze Kornius. Przed mną jeszcze aktywa maszy B. Wciąż co do zera. Na nasze zawodniczki pół minuty do końca pierwszej rundy. Szkoda, że w swoim naszym
Proszę Państwa, nie dorzuciła walki, jak się zarabowała, bo potrzebna była potrzebna matematyczna. Natalia Burmowska z Ukrainy awansuje do finału kategorii 48 kg. Teraz drugi półfinał, Anna Łukasia, Polska, w tym oczy czerwonym, a na przeciwko niej Maria Stati, Azerbejdżan, w tym oczy niebieski. I ostatnie sekundy walki, jak jeszcze Korbus. 6 sekund, ma do jednego porwać. Obroń 4, 1, to otrzymanie. I udało się. Zaczekajmy na ostatni moment walki. Wskazane z wycięzczyni. Było 2 do 0 na przerwy. Po pierwszej rundzie 0 do 1 przegrał Kurbo, ale z tego wygrywa. I wiemy, że będzie walczyć o złoty medal. A obrązowy walce zobaczy pani na chwilę, która tę walkę przegrała. Zapraszamy następną parę półfinału. Daria Reis z Kanady i Hasan Kurma Oczywa z Mongolia. Artery blue, position. Zobaczymy, jaka była droga zawodniczego drugiego półfinału w roku 79 kg. Damy z Kanady. W jednej ustaj wygrała zwykły łatwiejszy na Ukrainy 10-0 przed czasem, a w jednej czwartej wygrała z Vanessa Billion Wilson z Węgier 10-0 przed czasem. Damy z Kanady. Nie straciła dwóch walkach ani jednego punktu. A jak będziemy sobie Mongolka, Hasan Kurma Oczywa. A sekundę na macierze efektowna akcja Marii Stani, wysoki rzut 4 punkty na koncie Azerki. I jeszcze teraz zagrożona pozycja Ani Łukasiak. Druga zawodniczka na pierwszym macie, czyli Mongolka Sabuła Oczywat wygrała w jednej ustrej z Dominikaj Narutę, Dominikaj Tytę, 10-0 przed czasem, a w jednej czwartej ćwierćfinale pokonała Cynthię Lescano z Francji 6-2. Na macie C właśnie przed momentem ogłoszenia wyniku Maria Stapnik z Azerbejdżanu przez przewagę techniczną pokonała Annę Łukasiak. Maria Stapnik awansuje do finału w kategorii 48 kg. A nasza Ania powalczy o brązowy medal. Stop, stop, stop. No, proszę Państwa, drugą walkę pierwszego reprezentanta w kategorii 79 kg wygrał Gruzin Malwar Skadaja. A odpada z turnieju Japończyk.
Kazukiro Tareyama. Zmieniamy kategorię wagową, ale masaż pierwszy. Kategoria wagowa 80 kg, w czerwonym trikocie Węgiel. Węgiel, Lasio Stalo, a w trikocie niebieskim Aleksandr Wisniakos. Infa. Mamy już repasaż na matę C. Mata trzecia, mata C. Kategoria wagowa 48 kg. Violeta Chylik, Białoruś, w czerwonym trykocie Iwona Makowska, Polska, w trykocie niebieskim. Open, open. To jest repasaż i w kategorii 48 kg. Female wrestling. I ten cykler Violeta Chylik, którą Belarus. Against Iwona Makowska w Poland in Blue Secrets. Ona C. A na przerwie dzielamy drugi główny na kategorii 69 kg kobiet. Niepokonana do wyboru zawodniczki. Maria Ritz z Kanady dwukrotnie wygrała przed czasem 10-0, a teraz po pierwszej rundzie prowadzi 7-4. Następowała oczy pas, na broni przegrywa, bo jeszcze 4-7. Przed nami druga runda drugiego półfinału. Zlotro, porażka w finale do zero.
A Ivana Natkowska wygrała pierwszą techniczną akcję punktującą. 2 punkty na koncie Borki. Teraz atakują Borka. Jak skutecznie? Jak chwilę zobaczymy, jak tam decyzja sędziów. Są 2 punkty, wyrównujące na 18 sekund przed końcem. 8 do 8. Po minutach 15 sekund.
Sorry, Joe, I have a chance to match it. Nikola Krzysztof, Ukraina, Krzysztofie, Czerwone, Mielecki, Musa, Evloev z Rosji. Proszę Państwa, na macie pierwszy repasaż kategorii wagowej 55 kg. W czerwonym trykocie Ewelina Nikolowa z Bułgarii, w trykocie niebieskim Benika Gün z Turcji. To jest pierwsza walka, a w drugiej walce Pani Habiba z Egiptu w czerwonym trykocie będzie walczyć z Pałą Kozłą w Polsce, w trykocie niebieskim. Na macie A to jest pierwszej rundy, po której Matek Rasnaj z Węgier, czerwony kościół prowadzi z naszym Janiem Rasowicie z Polski 2-0. O przepłonę za rozpocy duży przegrał z Igą Angelową z Bułgarii. Jakoś tak trzymam, co? Minąc są tej wagi. Irańczyka i Norwega.
Czy znowu robi czterech kontynuacji Atenasz? Chciałbym pani Esenasz. To... jeszcze 8 sekund. Prowadzi Węgier Matek Lasnaj 6 do 2. Sekunda i koniec. Przegrywa walkę pasażerową paru sześciu Dawid Esenasz. Na centralnej macie Balakow, bo ma pierwsze dwa punkty techniczne w tej repasażowej walce z Egipcjanką.
Koniec pierwszej rundy, wybalce masażowej na macie C. Bez punktu obaj zawodnicy. Irańczyk Aliali Zawali i Norwek Radał. Za moment ostatnie 3 minuty tej walki. Hej, chyba była tutaj, tak?
Tu jest jakaś grudna. Pozostawiam jeszcze 7 lat na zakończenie się chyba na Macie pierwszy. 5 lat na Macie drugi. 2 lat na Macie trzeci. O walka profesorów. A przypominamy, że walki o brązowe medale, walki o złoto od 19. Do porządku zrobimy. Thank you.
10 minut uzyskała i teraz druga na prowadzeniu 4-2, druga runda. Cały czas się. A do kolejnego meczu, do kolejnej walki, gdzie się wolna Polska i Nadjeżdża Milionowa Rosja.
Włączysz powtórkę? Włącz. Co? Ludzi. Która to walka? Oni nie chcą tego. Powtórka? Replay? No. Challenger? Nie. Chwileczkę. Stop. Dobra, już. Okej, okay, start. Masz tak grywanie. Najpierw challenger, potem nie. Tylko dwa. Jest. Okay.
ostatnia minuta, walki repasażowe pomiędzy Chińczykiem i Bułgarem właśnie rozpoczyna się 5 sekund temu. Chińczyk prowadzi 6-2, ale one już ciężko oddychają. Kolejna kontra w wykonaniu Iwony Matkowskiej. Na nasze pierwsze miejsce odwaga sprawa zwycięstwa profesorów 79 sobie. W pierwszej rundzie 3-2 prowadzi na osoba z Bułgarii w walce z Anoszem z Niemiec. Za pół minuty druga runda. Po 35 już tam jest tylko. Co? Po 35 finale. A ty? Ja panuję. Mada centralna, samo kontra samo. 0-0.
Marta von Beitete z Litwy wygrywa następny. Następną walkę reposażową na drogę Toruca. 69 kg. Ladies and gentlemen, on Maxi, Felix Waldo from Norway, Red Singer against Frederick Schoen from Sweden in Blue Singer. Match for bronze medal in Red category 98 kg. Zapraszamy teraz na matę pierwszą. Kobie Słoneczek z Danii i André Berwestik z Norwegii. Do pasa trzeci obu zostanie w turnieju w armii 59 kg. Zobaczmy brązowy medal na macie C. Niebieski już jest gotowy. Szwed Frederik Schoen. A czekamy jeszcze na Norwega Felixa Waldaufa. Ten będzie walczył. Trypocie czerwony, idzie już Felix spadał również w kierunku maty. To jest walka o brązowy medal. Pierwsza runda 0-0, teraz zaczęła się druga runda. I mamy pierwszy w dniu dzisiejszym, walkę o brązowy medal na macie C. Kategoria wagowa 98 kg. Czemu punkt dosłownie niebieski jest w parterze? One, red one, blue no for you. Watch. Źle pokazał. Obserwaliśmy się na finale.
1-0. Weźmy przynieść wodę. Zakończyła się Renata Kuryska, Majka Walka węgierska na macie centralnej. Dzisiaj leczy Laszlo Sabo 1-0. Skromne, ale ważne zwycięstwo w drugiej walce, drugiego rewasażu w kategorii 80 kg. Styl klasyczny panów. I teraz walki o brązowe medale. Kategoria 71 kg. Panowie. Mazar Skadaja z Gruzji w czerwonym trykocie, Balint Korpas i Węgry w trykocie niebieskim. Pierwsza walka o brązowy medal w kategorii 71 kg, a potem druga walka. Ibrahim Mohamed Ghanem z Egiptu kontra Denis Murtazi Rosja. Ladies and gentlemen, Omar B. Two matches for bronze medals. Marjan Skadaja from Georgia and Racing Club against Balint Korpasi from Hungary in blue singlet. Jest zielone czy czerwone? Co? Czy stąd tutaj jest czerwony? Ja robię to w moim najkrócej. Ale tam jest to jest. O, pojawi się już w Gruzji również. Węgier czeka na swoją walkę o brązowy medal. Kategoria 71 kg. Mata P. Będzie potrzebna pomoc medyczna na macie C. Chociaż radzi sobie sam Norwek Felix Galo. A w tej chwili bliżej z brązowego medalu Szwed Frederik Schoen. Wciąż bez punktu na razie na pierwsze macie na macie.
Open! Red open! Doza celu. Co to jest? Każdy składki problem gawarit tam. Proszę Państwa, na macie C za moment będzie ogłoszenie wyniku w kategorii 48 kg. To miała być walka, w której Eliksa Jankowa z Bułgarii miała walczyć z Rosjanką Czemsarakową. Czemsarakowa wyciągnęła nasza lekarza, a Jankową zapraszamy na matę. Eliksa Jankowa Lombagaria. On might see. Eliksa Jankowa Lombagaria. On might see. Żółczubego z Kirgistanu, mamy już uświetlone nazwisko Żółczubego, który w jednej ósmej finału. Eliksa Jankowa from Bulgaria, on a time.
Przełączymy do czego z Iwo Andrzejowa, finalista tej nogi. Ale będzie Sosna Kaur z Białoruś. Sosna Kaur z Białorusi. Przegrał z Iwo Andrzejowa. To jest świetnie, brawo się. Zapraszamy. Bardzo serdecznie zapraszam na Elisę Jankową, Bułgarkę, w czerwonym trykocie na matę C. Chwila już na trakcji informacje, szereg wygrywa. Zaleźli z drugiej strony. Masz podmiot medal i wyrytka na ręce. 48 kilograms. Elisa Jankowa, Pomorania i Red Simplex. Czerny wybrałem tutaj. I nie wiem, czy nie otrzymałem. Ostrzeżenie? Nie, dwa, dwa i ostrzeżenie. Raz, nie. Czerwony. Raczej nie, bo... O to nam właśnie chodziło, to jest moment, w którym ogłaszany zostaje wynik. Brązowy medal Elisa Jankowa z Bułgarii, ponieważ Rosjanka Ciepcarakowa wycofana została w turnieju przez lekarza. Kolejna walka na macie C o brązowy medal. Będzie w kategorii 55 kg. Ewelina Nikolowa, Bułgaria, tylko czerwony. I Skubiew, Mongolia, tylko niebieski. Next match for bronze medal on match C. Ewelina Nikolowa from Bulgaria in red singlet against Skubiew from Mongolia in blue singlet. Żeby przypomnieć, Kirgistan i Hamad Rustem, Rokarki.
Na końcu się prawo obrazowe medal w kategorii 71 kg na masie B. Na tej centralnej wygrał tę walkę Pali Korpasi 7-1. Węgier za tym brązowym medalistą w kategorii 71 kg. Proszę Państwa, kolejny brązowy medal, kolejna kategoria wagowa 80 kg. Aisha, Bronczania i Greg Singer. Georgi Sierekide from Georgia i Blue Singer. Omar B. Match for bronze medal. Aisha. I będzie, proszę Państwa, ogłoszenie wyników, ponieważ ja dowiaduję się teraz, że lekarz wycofał Gruzina z turnieju, czyli nie będzie tej walki. Brązowy medal, brąz medal for Aisha Bronczania. A nie, już. I tam sędzia Karol Łękowski właśnie dokona oficjalnie tej ceremonii. Brawo! Piękna walka! Krótki pas. Sekunda koniec. How many points? 5-0. Tak. Ubiń! Będą walki. Taka są błędy. Patruje krew. Co to jest? Jakiś pap, może kawałek gumki do pomocy. Kategoria wagowa 55 kg, Bułgarka 4, Mongolka 6. Taki jest wynik tej walki po pierwszej rundzie. 3 minuty rywalizacji o brązowy medal pozostały jeszcze przed zawodniczkami. A potem rozegramy kolejną walkę w kategorii 60 kg. Irina Netreba z Azerbejdżanu będzie walczyć z Julią Bronsewicz z Rosji na macie C. To właśnie będzie na Michał Brons na macie A. Second minute first round. So we should go from Minnesota, from the first of the party. It is słuchajcie, 19.35 ta walka dopiero jest. 19.35. 19.30 powiedzmy. Czerwa jest teraz. Telefon ci dzwoni, Już to jest twoje pan. Już? 19.35. Czyli przerwę, tak. To jeszcze nie było. Tak, jeszcze raz prosimy supervisora do maty C. Będziemy sprawdzać ostatnią akcję. Protest trenera bułgarskiej zawodniczki. A na pierwszej macie na macie A. Dobiega końca pierwsza runda, 2-0 prowadzący na Turcji, a na Truszce. Przypominam, z taką pewnością jest trzecie miejsce, czyli brązowy medal.
3 minuty za Antwi Szarota, za chwilę zawodnicy rozpoczynają drugą. Włączymy Kirgistan na Rosję, Turcja, Wieczor. Runda zakończona wynikiem 2-0 dla reprezentanta Turcji. Tak, już wreszcie okazało się, że trener bułgarski miał rację. Słuszny protest uwzględniony przez sędziów. Stan walki skorygowany właściwie wynik. 4 punkty Nikolowa, w tym momencie 6 punktów Sutnie. Teraz kolejna kostka poleciała na matę, tym razem protestuje trener z Mongolii. Aaron Herr, supervisor, już jest przy monitorze. Oglądną raz jeszcze tę akcję, która wzbudziła protest. Protest niezasadny, a zatem będzie jeszcze 5 punkt dla Eweliny Nikolowej. Bułgarski Zawasiński, która walczy w czerwonym trykocie o brązowy medal